Niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa czy intelektualna często bywa, a tak naprawdę nie powinna być przeszkodą w zwiedzaniu muzeów. Wyjątkowe zajęcia dla wyjątkowych zwiedzających odbyły się w Muzeum Historycznym Miasta Tarnobrzega, które chce być bardziej otwarte na potrzeby niepełnosprawnych. Dlatego przystąpiło do Muzealnej Koalicji. To koalicja na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego. Powołało ją Muzeum Regionalne w Stalowej Woli we współpracy z muzeami obwodu lwowskiego i zaprosiło do współpracy inne podkarpackie muzea, które chcą kreować innowacyjne rozwiązania edukacyjne dla osób z dysfunkcjami. O tym, że warto to robić, mówi Edyta Lisek-Lubaś, która od 6 lat prowadzi warsztaty z niepełnosprawnymi. Jest już jakiś bagaż doświadczeń, ale tak jak wspominam, ogromna satysfakcja i dla mnie praca w ogóle z osobami z różnego rodzaju dysfunkcjami jest jak zbieranie klejnotów, tak bym to ujęła. Placówkom pytającym, jak otwierać się na niepełnosprawnych, muzealnicy ze Stalowej Woli służą swoim doświadczeniem. Powołali Akademię Kształcącą Personel Muzeów. Z dobrych praktyk chcą korzystać muzealnicy z Tarnobrzega, którzy takie warsztaty przeprowadzili u siebie jeszcze pod okiem praktyków. Muzeum Historyczne w Tarnobrzegu właśnie również zawiązało koalicję w ramach tego projektu. Pracownicy uczestniczyli też w szkoleniach. No i tym samym mam nadzieję, że dzisiejsze warsztaty są takim zaczątkiem do dalszej współpracy i prowadzenia już takich działań edukacyjnych na szerszą skalę. Uczestnikami pierwszych zajęć w Tarnobrzeskim Muzeum byli goście z warsztatu terapii zajęciowej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Oglądali wystawę o tematyce religijnej, a swoje wnioski i odczucia mogli wyrazić artystycznie. Tak naprawdę pierwszy raz takie zajęcia są w Tarnobrzegu organizowane, więc liczymy na to, że ta współpraca będzie jakoś tak rozkwitać z biegiem czasu i że będziemy się przyuczać i że wykorzystamy to muzeum, które mamy tak naprawdę po sąsiedzku i wykorzystamy to w jakiś sposób, że mamy nadzieję na jakąś wystawę, która też naszych uczestników jakoś zmotywuje do pracy, do działania takiego twórczego. Projekt Muzea Bez Barier współfinansuje Unia Europejska w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina.